Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy u kolegi Mariana Kaczyńskiego w miejscowości Lubichowo. Miejscowość Lubichowo należy organizacyjnie do oddziału PZHGP 076 Nowe. Tutaj wczoraj akurat byliśmy tutaj na locie, ale nie byliśmy u kolegi Mariana, byliśmy u kolegi Dawida Grdenia. Niestety warunki były ciężkie tego lotu i w momencie, kiedy zakończyliśmy relację u kolegi Grdenia, gołębie się jeszcze nie pojawiły. Wprawdzie spodziewaliśmy się tych gołębi około godziny pierwszej, a kończyliśmy relację około godziny 16:30, jeszcze nie było. Ale tutaj u kolegi Mariana te gołębie wczoraj pojawiły się, podobnie jak u kolegi Grdenia też, co tam byliśmy, około godziny 17:30. Ale kolega z tego lotu, który był organizowany, miał bardzo dobry wynik. Powie nam kolega może o tym wyniku troszeczkę. No, na wczorajszy lot włożyłem 46 sztuk. Do otwarcia zegarów miałem 24 w zegarze. Po otwarciu jeszcze była piątka, czyli w ten sam dzień miałem 29. Po przyjeździe z otwarcia zegarów były jeszcze następne 3, także z 46 włożonych w ten sam dzień miałem 32 sztuki i pierwszą piątkę dostałem chyba w 11 minut. Pierwszy był 43, piąty był 17:58 i praktycznie był to najlepszy mój lot. Moje gołębie są lotowane metodą gniazdową, tak zwaną tradycyjną, bo to moja taka sytuacja, że ja tak daleko mieszkam, nie pozwala lotowania dowieństwem. Także ja przepraszam przerwę, jeżeli mówię o tym dalekim mieszkaniu, to jeszcze powiedzmy kolega, to jest jako ciekawostka, do czego może prowadzić pasja o nazwie gołębie pocztowe. Kolega, tutaj jesteśmy w Lubichowie, a kolega mieszka w miejscowości Człuchów. To jest 90 km od tego miejsca, tak? Gołębniki są od domu 90 km zlokalizowane, ale kolega, tak jak wspominał, to pasją jego gołębie są od dzieciństwa wręcz i no niestety tutaj pochodzi stąd, tutaj ma gołębniki, no i też tutaj jak się nazywa lotuje i no niestety tu się nie ma kto zajmować tymi gołębiami za bardzo. Kolega tak, że dość często musi taką dużą trasę pokonywać, ażeby przy tych gołębiach być. I tak jak mówiliśmy właśnie, kolega wspomniał o tym wczorajszym locie, który miał jeden najlepszy, który w tym sezonie w ramach lotów oddziałowych, ale też dzisiaj też były gołębie z lotu, który organizują w ramach klubu hodowców gołębi dalekodystansowych. To jest z okręgu Gdańska, ale to jest przy oddziale Gdynia. Może coś więcej o tym locie powiemy, bo to był lot też długi taki, gdzie kolegi gołębie były dane i osiągnęły bardzo dobry na razie rezultat, tak jak my nie mamy. Proszę powiedzieć o tym więcej coś może, locie Dunkierka. Lot Dunkierka, wkładanie na ten lot odbyło się w czwartek. Zostało włożonych 266 gołębi, ja na ten lot włożyłem 13 sztuk. Cała trzynastka była na poprzednim locie dalekodystansowym z miejscowości Antwerpia. Na tamten lot miałem włożone 20 sztuk i 18 dostałem na drugi. W ten sam dzień miałem 2 sztuki. W sumie było tylko 8 gołębi, w tym były moje 2 z Antwerpii. A na ten drugi lot włożyłem 13. Wszystkie były po Antwerpii. Lot był bardzo ciężki ze względu na to, że w ten sam dzień nie przyleciał żaden gołąb. Jak ja wczoraj wyjeżdżałem do domu, do Człuchowa, to nie było żadnego gołębia z lotu Dunkierka. Dzisiaj rano o godzinie 6 zadzwonił do mnie kolega, że ma gołębia z Dunkierki. Sprawdziłem to u Leszka Szymańskiego, było wszystko potwierdzone, był drugi gołąb w redzie. No i w Człuchowie to, co należy do moich obowiązków, zwinąłem się i przyjechałem, jadąc z Człuchowa do Lubichowa, myślałem, ile może być moich gołębi. Przyjeżdżając, no byłem bardzo mile zaskoczony, bo na zegar wskazywał, że jest 5 gołębi z Dunkierki i w trakcie, gdy ja przeglądałem ten zegar, spadł 6 gołąb, także naprawdę bardzo rewelacyjnie. Jak zgłaszałem tą 6 do Leszka Szymańskiego, do po prostu sekretarza tego klubu, to było zgłoszonych 12 gołębi w całym okręgu i w tym była 6 gołębi twoich. Tak, 6 gołębi. Ale to nie wszystko, bo teraz przed chwilą sprawdzaliśmy, to jeszcze więcej gołębi masz z tego lotu. Tak, no z tego lotu mam na teraz mam 9 sztuk z 13. A powiedzmy jeszcze, tutaj jest 1300 km, tak? Tak, z Dunkierki. 1300 km. Także widzimy i to są gołębie, które teraz przyleciały, co powtarzają już taki kolejny dystans, bo ten wcześniejszy lot, o którym wspominałeś, daleki, to był skąd jeszcze raz powiedzmy? To była odległość Antwerpia, 1100 km. Tak, i te gołębie powtórzyły tutaj. Powtórzyły, które... włożyłem tą 13, która była na Antwerpii, ale przedtem te gołębie leciały jeszcze trzeci lot też, bo mieliśmy Dortmund. 780 km, około 800. To był pierwszy lot dalekodystansowy z klubu. No a moje oprócz tego leciały jeszcze pierwszy maraton Braimsze z oddziału. Także są tu gołębie, które mają w tym roku 5 maratonów przelecone. Jest samiczka 2006-12-08, która leciała Eschende w 2010 roku. Była na 2000 sztuk gołębi, 8 w okręgu. W 2010 roku to był bardzo ciężki lot. No i ta ma przelecone w zeszłym roku też dwa loty, które były powyżej 1000 km z Holandii, też z klubu.
Także są to typowe gołębie na dalekie loty. A z jakich gołębi to się wywodzą? Z jakich ras to pochodzą? Te gołębie nabyłem od... kupiłem je z Leska. Od Karola Fornala, który już nie żyje. I on, jak był organizowany pierwszy Watykan, miał drugiego gołębia w Polsce. I to mnie zainteresowało. Napisałem do niego, on odpisał i nabyłem od niego gołębie. Ja na nie mówiłem górale. Górale, ale to z Podkarpacia. I właściwie te gołębie, na tych gołębiach oparty jest cały mój gołębik. Są to twarde, uparte gołębie. I z tych gołębi to wkładałem już je na Watykan 2. To u mnie były dwa gołębie, były oba dwa w dziesiątce w okręgu. W oddziele tutaj Skurcz, Starogard, to mój gołąb był pierwszy i trzeci. I na Paryż wkładałem 15 sztuk, to 14 gołębi mnie wróciło. Także tych lotów było dosyć sporo, tych dalekodystansowych. W każdym staram się uczestniczyć. Na Harlingen w 2005 roku, jak wkładałem 30 sztuk, to w ten sam dzień miałem 21, a do 6 na drugi dzień rano 30 sztuk, komplet włożonych gołębi. To też po tych wszystkich góralach z tych Leska, tych gołębiach, tak? Górale z Leska. W 2007 i 2008 roku nabyłem gołębie jeszcze od Leszka Pielesiaka z Opola i też wprowadziłem trochę krzyżówki, także to już jest tak trochę pokrzyżowane. Część tu gołębi wywodzi się jeszcze z tak zwanej sztamy gołębi Andrzeja Lubawskiego. To jest hodowca z oddziału Starogardu, ale jeszcze jak miał gołąbki w Miłobądzu. Ja pielęgnowałem je, miałem tutaj, jak miałem stary gołębnik, także to tu jest taka, można powiedzieć, rasa pomorska. Rozumiem. Tutaj te gołębie, które z tego, te górale z Leska, to są gołębie, którymi normalnie lotujesz też w trakcie lotów oddziałowych, czy tylko je na daleki dystans właśnie trzymasz? Lotuję, no, ja lotuję całym gołębnikiem i staram się wkładać. Praktycznie na każdy lot oddziałowy minimum wkładałem 60 gołębi. I do tych maratonów, gdzie się rozpoczęły, bo praktycznie ja ostatnie dwa tygodnie to jestem na trzech lotach. Jak była Antwerpia, to u nas była Antwerpia, w oddziele był lot Braimsze, to był maraton. I jeszcze miałem włożone, nie z klubu, ale na lot Barcelona 5 sztuk. Tak jak teraz w tą niedzielę, to miałem włożone z klubu na Dunkerkę 1300 km na nasz Milsendorf, lot oddziałowy, miałem włożone 40 sztuk, no i z Barcelony konkurs trwa, bo jest na razie 60. A przyleciał ci jakiś? Nie jeszcze. W tym roku z Barcelony mi nic nie przyleciał, ale dwa lata temu miałem gołębia, który zajął pierwsze miejsce w okręgu Gdańsk i to też wywodził się z tych gołębi z Leska. Córka była po tym gołębiu dzisiaj na locie i już jest z Dunkerki. Rozumiem. Może przejdziemy teraz do gołębnika, zobaczymy jak tam wygląda w tym gołębniku i też te gołębie, które wróciły z tego dalekiego lotu z Dunkierki. Pokażesz nam jak wyglądają, dobrze? Nie ma sprawy. To przejdziemy sobie, zobaczmy. Tak wyglądają właśnie gołębniki tutaj u kolegi Mariana. Tutaj z boku się znajduje. Wiesz, a w całej twojej hodowli ile gołębi posiadasz? Około 130. Około 130 razem z rozpłodowymi, tak? Rozpłodowych nie mam w ogóle. Aha, w ogóle nie masz rozpłodowych? Rozpłodowych z każdej pary staram się wysłać po jednej, dwie. Czyli jako takiego rozpłodu nie masz, po prostu są to wszystko co zlotujowane. Tak. No tu zobaczmy, o ciekawostkę, zobaczmy jeszcze ten piasek. To jest piasek na ziemi, tak samo jak u Engelsów było w gołębniku rozpłodowym, też co widzieliśmy ja na filmie. Ja powiem dlaczego mam piasek na ziemi. W związku z tym, że nie mogę pozwolić sobie, żeby codziennie czyścić, a higiena jest bardzo ważna, dlatego jest ten piasek, a to w pewnym sensie powoduje to, że nie ma tyle brudu. Po prostu zgrabiasz tylko kał, łatwiej jest po prostu zadbać o porządek tutaj, o higienę. Pokażmy, to są te gołębie, które właśnie z tego... Tu jest samiczka, która no, była moją faworytką, ale bardzo przyleciała? Że przyleciała, bo ona jest... Miała być pierwsza, ale ona była w pierwszej piątce. Niebieska. Mówimy o gołębiach z tego lotu Dunkierka. Tak, z Dunkierka. Ona w tym roku przeleciała wszystkie cztery maratony. Maraton jeden oddziałowy i Dortmund, Antwerpię i przeleciała także z Dunkierki. A pokażmy jeszcze raz blisko, zobaczmy może jakie skrzydełko ma, pokażmy kolegom tutaj. Jeżeli chodzi o skrzydła, zaraz mogę pokazać. Pokażmy ją właśnie, o jak wygląda. Nie za bardzo, już z upierzeniem na sześciu piórach, bo to jest gniazdówka, mimo że ja bardzo późno paruję, ale to i tak wychodzi. Zobaczmy, no, tak to wygląda. A tu jest weteran mojego gołębnika i całe wszystkie gołębie na nim się praktycznie wywodzą. To już jest dziadek 10-letni. No, ale też był na locie teraz? O, nie. Ten gołąb, muszę Państwu powiedzieć, że ten gołąb
to jest weteran, można powiedzieć, naszego oddziału. W swojej historii zdobył 87 konkursów kilometrów, tak. Ma 25 tysięcy konkursów kilometrów przelecone. Czyli 87 konkursów i ponad 20 tysięcy konkursów kilometrów. Tak. Jako roczniak miał 11 wkładań, był trzecim już lotnikiem. Jako dwuletni miał 12 konkursów. Także skrzydło jego? Skrzydło, no to jest wiadomo, że on jest na miejscu, takie rzeczy spierzały, ale praktycznie wszystkie gołębie po nim się wywodzą. I to jest też gołąb właśnie z tych, co mówiłeś, tych górali z Leska, tak? Górali z Leska. Przypomnijmy jeszcze nazwisko tego hodowcy, którego je nabyłeś. Karol Fornala. Karol Fornala. Już niestety nie żyje, świętej nie pamięci. Żyje. A ten ciemny taki z białą lotką, co to jest za gołąb? To jest rozpodowy. Ale nie rozpodowy, to po prostu kolega mi podarował. A ten czarny taki, co tu jeszcze chodzi, inny, drugi, bo chyba drugi to był. Drugie. To też są, to dwa są takie tu sprezentowane od kolegi. Aha, rozumiem tutaj. Przejdziemy do następnego. Tu jest następna samiczka. Pokażmy jeszcze ją, tak? Mogę pokazać, bo te samiczki mają tak, obrączkę i gumę. Te, co na, dunkierce. Tak. Tam są te, które siedzą, ta niebieska. Tu jest, no, tu jest następna drochowa. Tu jest samczyk też po dunkierce. Tak, widzimy. Także te gołębie ciebie nie zawiodły, przyszły tak jak oczekiwałeś, a nawet zaskoczyły mile, tak jak wspomniałeś. Jeżeli, bardzo mile. Bardzo mile, bo tyle gołębi w takiej dużej, silnej konkurencji, gdzie tych gołębi jest, też było z wysłania. To jest następna. To jest naprawdę sukces. Następny gołębnik i praktycznie po dunkierce. Nie, bo tam samiczka widziałem, weszła. O, tam jest chyba, o, tam jest niebieski. O, to jest właśnie ta, która ma przelecone. To jest 2006 rok i ona ma chyba 7 lotów powyżej 1000 kilometrów. Mhm. Zobaczmy. Ta samiczka ma 6 lotek tak samo, ale naprawdę ona była ósma w 2010 w okręgu z bardzo ciężkiego lotu, to był lot SND. Mhm. Zobaczmy. Można to zobaczyć, też jest z kontrolką. Także dzisiaj też mamy fajną pogodę, bo wczoraj to były straszne deszcze tutaj w Lubichowie, ale powiem tylko jedno, że jeżeli chodzi o pogodę i o warunki, to takie jak są ciężkie loty, to moją metodą to jest bardzo dobrze. I tu jest gołębnik trzeci, tu są młode, ale ile młodych masz teraz w tym roku do przygotowania? 50 sztuk. 50 sztuk. Ja więcej nie chowam jak 50 sztuk. Bo po każdej parce staram się wychować jednego. No i tutaj pokażę samiczkę, która była pierwsza z tego lotu. Ta samiczka była 6.31 z Dunkierki, 2007 rok. No i można zobaczyć, jaką ważną rolę odgrywają pióra. Ta ma 8 lotek jeszcze. Tak, zobaczmy. 8 lotek. Jest to naprawdę samiczka też 5-letnia. Teraz 2 tygodnie przerwy chyba będą, bo to był ostatni lot już u was, tak? Tak, to i był 2 tygodnie lot. Przerwy i loty gołębi młodych się zaczynają. Tak. Moje gołębie, mogę też dodać, uczestniczyły tak jak każdego hodowcy w 14 latach. Moje w związku z tym, że należę do klubu, to dodać trzeba 3 loty jeszcze z klubu, plus Barcelona, 4. lot, czyli wkładałem dokładnie 18 lotów gołębie. Czyli miały ciężki, że tak powiem, bardzo w tym roku sezon. I mogę powiedzieć, że dopóki maratony się nie rozpoczęły, to miałem 94 gołębie zgłoszone. Wczoraj sprawdzałem, to 74 jeszcze mam w trakcie lotów. Także praktycznie przez cały sezon zgubionych jest 20 gołębi i mogę powiedzieć, że 10 w tej 20 to nie moje gołębie. Te, które nabyłem i spróbowałem lotować, także tego, że praktycznie zgubiłem przez cały sezon lotowych 10 swoich gołębi. Rozumiem. A zaczynałeś iloma? 94. Czyli masz 80 ponad gołębi ciągle. I to większość swojej hodowli. Te, które po prostu nabytki ci się nie za bardzo sprawdziły? Nie sprawdziły. No były na lot włożone i nie wróciły, nie? Rozumiem. A teraz które miejsce po tych lotach gołębi starych zajmujesz w oddziale, jak myślisz? W oddziale już po 13 locie wyszedłem na 13 miejsce. Ja się śmieję, że jakby nie patrząc, jestem mistrzem gniazdówki. Bo przede mną to są wszyscy, którzy lotują metodą wdowieństwa, a wiadomo, że wdowce lecą szybciej, no nie ma szans gniazdówka, ale po wczorajszym locie mogę jeszcze tam jedno oczko może przejść do przodu. Praktycznie jestem za hodowcami, którzy wyprzedzają mnie z sekcji Lubichowo
i czterema ze skurcza. Już do sekcji nowe to wszystkich hodowców przeskoczyłem. Rozumiem. A jeżeli chodzi o gniazdówki, to mogę podać, że w latach 2002, 2003, 2004, gdzie byłem mistrzem oddziału, jeszcze oddziału Skurcz Lubichowo i metoda wdowieństwa nie była tak rozpowszechniona, to tymi gołębiami z tej rasy, ja potrafiłem, te gołębie zdobywały po 13 konkursów, po 12. Ja miałem kiedyś 10 gołębi, co miały powyżej 11 konkursów i to z metodą gniazdową wyciągnąć. Także... Widzimy, że się sprawdza, a tutaj kolega lotuje w dość ekstremalnych warunkach, że tak powiem, ekstremalne, chodzi o te dojazdy częste, bo jeszcze raz przypomnijmy, 90 km od miejsca zamieszkania do gołębnika, jest to odległość duża, no ale niestety tutaj, jeżeli ktoś jest hobbystą tak mocno zaangażowanym jak kolega Marian, to musi ponieść i ten koszt, i że tak powiem, ten czas, który po prostu poświęca. Ja mogę tylko dodać, że te gołębie by nie istniały, gdyby nie moja mama, nie? Bo... I mama się zajmuje... Ja się śmieję, że jak mama wchodzi, to gołębie wchodzą razem za nią do gołębnika. Ja tylko przyjeżdżam i je wkładam na loty i czekam potem na nie. No ale no, taka już jest rola. Rozumiem. Dziękujemy bardzo. Nie życzymy, jak się nazywa, powodzenia na lotach gołębi młodych. Także dobry lot i do zobaczenia. Postaramy się kolegę Mariana jeszcze odwiedzić podczas sezonu gołębi młodych i zobaczyć, jak po prostu te gołębie będą wchodzić z lotów, które będą dla nich organizowane. Także dobry lot. Do zobaczenia.